Uwaga. Ja i krowa. Szła przed chwilą na mnie, ale się zastydziła. A to chyba nie krowa, to byk. Ulala, to byk. Oj, tak szybko uciekł. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo gadam przez słuchawki, bo słucham Tedego. Muszę wam powiedzieć, że dobra muzyka naprawdę pomaga w robieniu czegoś. Na przykład właśnie w bieganiu. Dobrze nastraja, daje pozytywnej energii, motywuje, mega motywuje. No i wtedy łatwiej jest wystartować. U mnie mi pomaga Tede. Dzięki Tede, że jesteś, dzięki, że masz taką fajną muzykę. Fajnie mnie motywuje. No i działam. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest bardzo trudne. Bardzo trudne jest to bieganie tutaj, ale właśnie tak musi być. Tak musi być. Im ciężej, im trudniej, tym lepsze efekty. Ciśniemy mocno. Pamiętajcie, że apka, która liczy nam kroki przebyte na wyspie, to yourfitway.info. Możecie pobrać sobie aplikację z App Store lub z Google Play, tak? Na Androidy. Pobieracie aplikację, zakładacie sobie konto na yourfitway.info. Później tymi danymi, które właśnie podacie podczas zakładania konta, zalogujecie się do aplikacji i już będziecie mogli używać apki. Apka ogólnie ma za zadanie, głównym jej celem jest właśnie liczenie kroków. Za niedługo niestety będziemy musieli pożegnać Endomondo z końcem roku. Kolejna sprawa, kurczę. Aha, no że głównym zadaniem apki jest właśnie to, żeby liczyć kroki, ale żeby mieć większą motywację do tego, żeby robić te kroki, żeby ćwiczyć, żeby biegać. Apka ma jeszcze dodatkową funkcję zarabiania pieniędzy. Można prowadzić z nią biznes, można trochę zarobić przez to, że się chodzi. No i ogólnie mega motywacja. To głównie jest z działu, apka jest z działu ogólnie profilaktyki zdrowia. Także nie jest to jakieś cuda, niewidy, nie wiadomo co, typu jakieś tam biznesy, finanse, nie jest to zdrowie, tylko profilaktyka zdrowia. Macie tylko zachęcić do tego, żebyś chodził, macie do tego zachęcić, żebyś się ruszał i zdrowo prowadził zdrowy tryb życia. A więc mnie zachęciła, już prawie od roku zachęca, ciągle mnie motywuje, za to bardzo jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że zostanie z nami na długie lata i będzie nam pomagać i motywować do tego, żeby się poruszać, żeby chodzić i do tego, żeby prowadzić biznes i żeby zarabiać pieniądze. Także sprawdźcie sami, jak to działa. yourfitway.info, od tego wypadałoby zacząć. No i ciśniemy, widzimy się na YouTubie, motywujemy, działamy. Fajnie jest. Kolejne 15 pompek, czyli już dzisiaj 30. Teraz znowu sprint i później jeszcze raz kolejne 15 pompek. I na pompki na dzisiaj wystarczy. Pamiętacie kilka miesięcy temu, jak się żaliłem, że po bieganiu strasznie bolą mnie piszczele? Bardzo mnie bolały piszczele. Jako jedne z pierwszych. Mega, normalnie takie miałem spięte, napięte, że bardzo, bardzo. Później strasznie męczyły mnie kolki. Ale piszczele jeszcze nie przestały. Kolki z piszczelami bardzo, bardzo mnie męczyły. Nie dawałem im biegać, ale się nie poddałem. Później jeszcze do tego wszystkiego doszło mi bóle w plecach, nad prawą nogą. Zaraz nad prawą nogą tak mnie bolało. Wtedy nagrałem filmik, że bieganie nie jest dla grubasów, bo bardzo ciężko mi się wtedy biegało i miałem mnóstwo z tym problemów. Ale co? Biegałem dalej. Tak troszeczkę wtedy zwolniłem. Wtedy więcej, szybciej zacząłem po prostu chodzić. Ale ogólnie nie skończyłem z treningiem.
dzięki temu, że się nie poddałem, dzięki temu, że przeszedłem ten moment, to teraz już od półtorej miesiąca tutaj biegam na Zanzibarze i nie bolą mnie ani piszczele, nie bolą mnie kolki, nie boli mnie w plecach, wszystko ustąpiło. A więc wszystko da się przezwyciężyć, musi tylko odpowiednia ilość czasu upłynąć i no i wszystko da się pokonać. Człowiek da radę poradzić sobie z wszystkim. Tak samo jadłem. Hello, hello. I recording myself. Yeah, not you. Pot mi po oczach ścieka. Koszulkę, patrzcie jak koszulka wygląda. A wziąłem ją sobie tylko właśnie po to, żeby mieć się czym wycierać. Masakra. Ale właśnie w takich warunkach, właśnie z takim zaangażowaniem, z takim poświęceniem osiąga się realizowane cele. Znaczy zamierzone cele później są zrealizowane. Wow, ale się zmęczyłem. No i zbliżamy się do oceanu, zbliżamy się do naszego domu. Ja tylko wam tak pokażę, jak tam jest cudownie. No i dzisiaj na pewno nie popuszczę i pójdę popływać, bo już chyba z tydzień czasu nie byłem nad oceanem. Znaczy może byłem, tylko nie pływałem. Gdzieś tam tylko spacerowałem, ale dzisiaj już muszę się pokąpać. W nocy nad ranem nie było prądu, wentylator na suficie nie chodził. Po prostu jest tak gorąco, jest tak duszno, jest tak parno, jest tak wilgotno, że jak nie ma prądu, nie ma wentylatora, to w domu naprawdę nie idzie wytrzymać. Nie ma klimy, nie ma, bo nie ma okien, no nic by ta klima nie dała. Także musi tylko wentylator chodzić. I tylko to jest nasz tutaj jedyny ratunek. No i tak trzeba sobie radzić. Ble. Wiecie co to jest? Kto zgadnie co to jest? Ble. Dziwnie to wygląda. Co to jest? Wiecie, że to była pestka awokado? Ale awokado wygląda pięknie. Zieloniutkie, czyściutkie. O, no piękne awokado, ale pestka miała taką trochę obrzydliwą. Niam, 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 niam. Śmieszne. Podpieradło? No. Nie jest podpieradło, tylko co? Gałązka od papai, tak? No. Gałązka od papai. Gałązka od papai. A idziemy sprawdzić olej w skuterze. Co ja robiłam? Nie. Normalnie zakopywałam ślady w rąk. Ślady w rąk? Bo było ich tu pełno, że... Musimy sprawdzić olej w skuterze, bo jak się przekręca stacyjkę, to nam się kluczyk świeci. O, taki kluczyk nam się świeci i on nie gaśnie, a powinien gasnąć. Skuter ma przejechane dopiero 555 km, czyli właśnie wszystko, co myśmy zrobili, bo mamy go od nowości. I właśnie kluczyk nam tu zostaje i prawdopodobnie jest albo do wymiany olej, albo trzeba go dolać, bo jest mało. Nie wiemy właśnie, albo no coś jeszcze innego się popsuło, ale stawiamy po jakichś tam konsultacjach olej. Najpierw na olej. Także teraz w ogóle możemy go sprawdzić. Tylko właśnie przydałoby się trochę, wiesz co, Emka? Żeby skuter stał prosto, wiesz? By można było to dobrze sprawdzić. Nie zauważyłam ten kamyczek. No to czekaj, właśnie to tylko tak tutaj trochę piasku. Może jeszcze da więcej? O, teraz podaj stoi prosto. Troszkę? Nie, już dobra, teraz jest okej. Okay. Stoi prosto. Stoi prosto, odkręcimy tutaj. Chodź tutaj na chwilę. No czekaj trochę. Kurde, żebyś tam piasek nie nasypał, cholerka. Wytrzemy tu trochę. Czekaj, tato jeszcze dmuchnie. Dobra. W miarę czyste. Okej. Okay. Odkręcimy. Co to jest? To jest taki, tutaj się mierzy olej, wiesz, to jest taka miarka. O, widzisz? Taka miarka. I teraz, wiesz co, weź ode mnie ten papier. No. I weź tu tak powycieraj ładnie to. Tylko żebyś się, albo inaczej, ty chwyć to tutaj.
O, a ja to powycieram trochę, no. A ty trzymaj. Powycieramy ładnie miarkę z oleju. Zaraz sprawdzimy, ile jest oleju. Czekaj. Dwa. Nie, czekaj, tu jest co? O, tu jest minimum. Czekaj, tu jest minimum. Minimum musi być... O, minimum musi być do tych kresek chyba takich. Minimum. Jeden, dwa, jakieś. Dobra, spróbujemy. Włożymy. Chyba raczej się nie zakręca. No dobra, trochę zakręcimy, trochę wyciągniemy. Zobaczymy? No zobaczymy. No oleju jest dużo. Przynajmniej nie jest więcej niż minimum, czyli oleju jest... Nie wiem zresztą, ile to powinno być. Aha, bo to może do połowy powinno być. Do połowy miarki, bo to może maks jest u samej góry, co? No. Maks może jest... Nie wiem właśnie, gdzie tu jest maks. Ale maks jest u samej góry, tak zawsze. To jest tak trochę powyżej minimum, tak? No. Jest tak trochę powyżej minimum. No, może być trochę mało. Zastanawiam się w sumie, bo 500 km to przecież nie jest chyba dużo na skuter, co? Trzeba już olej wymieniać po 500 km? Ciężka, dziwna sprawa. No nic, jako z racji tego, że skuter jest na dotarciu, jest nowy, ma tylko 500 km, to chyba wymienimy najpierw olej. Zobaczymy, ile go naleją, ile później będzie na miarce i czy zgaśnie nam tutaj kontrolka, czy po prostu trzeba jakoś komputerowo wyłączyć. Już takie są tutaj zaawansowane skutery, że trzeba komputerami tutaj wyłączać kontrolki. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, pojedziemy do Padże. Pojedziemy do Padże i sprawdzimy, co z tym Fantem zrobią. No nie wiem, coś oleju mamy powyżej minimum, więc do Padże możemy jechać. No i ale się kurzy. Nie? Kurzy się. Chciałem tylko powiedzieć, że jak na trzy osoby skuter, to tak chyba wyjdzie taniej, co? No. Bo dwie osoby to wyjdzie tak... A jak my jeździliśmy, no to jak nas policjant złapał, jak ja siedziałam, to policjant się zmiażdżył. Co ty wygadujesz? Zmierzył i powiedział, że gdzie my jedziemy. No. Nawet nam nie dał mandatu. No pewnie, bo czemu miał nam dać mandat? Jak mamy wszystkie papiery, mamy sprawny skuter, mamy ubezpieczenie, mamy przegląd, mamy prawo jazdy już zanzibarskie, tanzańskie. Mamy wszystkie potrzebne dokumenty, jeździmy w kaskach, używamy kierunkowskazów. Schowek. Używamy. Mogę zobaczyć, co tam jest? No zamknięte. No. No, wiesz co mama robiła? Co? Jak chciała otworzyć to, to odkręcała w lewo. A w lewo się otwiera bak. No, więc tak zrobiła. No mocno. W lewo. Tak robiła. No, pa. A ile mamy? No to nie widać, tam widać na tym. No mamy dwie kreski, także trzeba będzie zatankować dzisiaj. Śmierdzi tak. No paliwem śmierdzi. O. Nie wiem, ale tak ładnie. Tak ładnie? Tato też kiedyś lubił zapach benzyny. Czemu? Nie wiem, to taki zapach. No, tu mamy kask, chusteczki, dokumenty, mokre chusteczki. A to śruba? A to śruba? No. Śruba. Kaś. A nie wiem, skąd to śruba. A tutaj to co? Zostaw, to są dokumenty, nie ruszaj. A tam u góry? To jest ubezpieczenie i... Dobra, o, niech to będzie tutaj. Numer rejestracyjny. Numer rejestracyjny. Zamknąć? No, pomału. No, daj. Dobra. A Dominik, wiesz, że Dominik ma taki nowszy model. Chyba, jakiś bardziej wypasiony. Dominik tutaj ma światełko, że może sobie zaświecić światełko, żeby mu oświetlało bagażnik w nocy na przykład. I ma jeszcze nawet USB, żeby można było telefon ładować. No, już ma taki wypasiony. Nasz nie ma takich rarytasów, ale przeżyjemy. Ale on ma na dziewiątkę, a my mamy ósemkę. No, numer rejestracyjny. My mamy 358, a on ma 359. On ma późniejszy, a my wcześniejszy. No, TVS. Dobrze, TVS. Że nawet wcześniejszy, bo tak szybko się nie zepsuje. No, Dominika jest taki, nie? No. Dominika jest taki. Taki sam. Taki sam,
tylko ma dodatkowe właśnie dwie funkcje. Jakie dwie funkcje? No tu ma takie coś, tu ma takie, czekaj, o tu ma taki przycisk. Tutaj taki przycisk ma, jeden. To jest taki chyba start-stop. I właśnie w bagażniku ma światełko i USB. No i tyle się różni. A, jeszcze ma dodatkowe coś, że my tu nie mamy takiego czegoś. Widzisz, tu ma taki metal, że jakby przytarł ręką po czymś, to by, znaczy nie ręką, tylko skuterem, jakby gdzieś coś, o coś zahaczył, to by walnął tutaj taką osłonką, a my mamy, nam się kończy na tej manetce, czy jak to nazwać, tutaj na gazie nam się kończy, a on ma tutaj jeszcze takie zabezpieczenie srebrne, my tego nie mamy. Chodź, pokażę, jak u nas jest. A, to takie szczegółki, ale są. No, widzisz, u nas nie ma tego przycisku i u nas się tu kończy po prostu normalnie. No, a on ma tu jeszcze takie srebrne coś, wiesz? No i w sumie a tyle. Tutaj tam on ma tak, że tutaj nie ma takiego zadrapania takiego. Dobra.